Witam was w kolejnym odcinku, sobie zagrajmy Spyro 3 Year of the Dragon. W poprzednim odcinku wyczyściliśmy całą bazę sierżanta Byrda z wrogich tych nosorożców, którzy marnowali bezcenne kwiatki oraz strzelali w nas przywychaczami do wucetów. O, cześć stary, co powiesz? Tam. No, czyli tak jak w tej wiośnie wschodzącego słońca, matka, kiedy tej nazwy nienawidzę. Jest taka dziwna, możecie. Musimy znaleźć 5 ludzi, żeby uruchomić tam to coś. Okej, długo się zastanawiałem nad tym, gdzie moglibyśmy teraz pójść i ostatecznie postanowiłem, że pójdziemy do Icy Peak, czyli lodowego szczytu, którym lodu jest od cholery. Tak jest. Lecimy do Icy Peak przez góry, lasy, łąki i widzimy jakiegoś niedziadka polarnego strzelającego tym działem. Nie wiadomo co w sumie. Złaś stary, bo po prostu to trochę się mało pomysł do niego. A to wredne. I haven't been able to hit a dang thing all morning. Bo jesteś cienki, patrz, ty się robi. Pach, pa, pa, bach. Nie lubię tych działek za bardzo, ponieważ celowanie nimi jest takie. Po prostu trzeba być bardzo dokładny, żeby dobrze wycelować. No okej. Dokładnie te skrzynki z dynamitem, albo i nie, zresztą. O kurczę, jeszcze jeden ten tam jest. Do zabicia. Chodź tu ty, taku. Jeszcze jeden jest jakiś? Nie, dobra. Chodźmy na ten. No to tornado. Gdzie ona wlezie tam? Nie? A tą kolumnę? Dużo tutaj nie ma. Dobra. Skrzynki z dynamitem są takie fajne, że jeżeli je podpalimy, to one pójdą daleko, daleko i rozwalą się. Znaczy wybuchną. Tam widzimy takiego przeciwnika, jakby taką łasiczkę, która trzyma tą skrzynkę z dynamitem. Jeżeli wejdziemy na lód, wtedy ona zacznie nas gonić z tym dynamitem. I to jest chyba najbardziej wydenerwujący przeciwnik tutaj. No i tak jak mówiłem, Icy Peak to plansza głównie skuta lodem oraz śniegiem, jak sami widzicie. I ma bardzo fajny klimat i ogólnie lubię ten planszy, tylko trzeba tutaj rozwalić to. Co nam zagadza drogę. Głupi jesteś, wiesz? Żeby nie trafić na takie coś, to naprawdę już trzeba być. To mamy kolejnego przeciwnika, który strzela nas śniżkami, to 4 na raz. I jest odporny na nasz ogień, o rany. Ale za to nie jest odporny na wybuchy. Więc wylećmy go w powietrze. Chcę mu zresztą. O, kaczka. Co? Ładne. Dobrze, że przynajmniej taka kaczka była. Moje rozwalenie, niestety. Nie dało się tutaj zrozumieć. I kolejny przeciwnik, który wali nas z kilowem i na szczęście jest strasznie powolny, więc. Co? I wszystko od nowa! Jasne! Nie ma mowy nawet, ej. Co za głupota, jakim prawem do... O rany, dobrze, przynajmniej diamenty się zachowują. Trafiłem, dobra. O rany, co za... żenada. No i wszystko od nowa, ale... To już... można w sumie przebiec. Nie, stary, zdenerwowałeś mnie teraz, wiesz? BACH! Ho. Dobra. O, to będą kolejni te... łasiczki. Trzeba być ostrożnym. Okej, dałem radę. Kolejne drzwi tam są. Trzeba... Szybko. I jeszcze jedna. Ale tą już po prostu zrobię w czambo. Chodź tu. Chodź tu! To nie jest łosica. Chciałem, że to łosica jest. To jest jakiś ten. Lampard czy coś w tym stylu. Śnieżny. Dobra. Tu jak widzimy pod nami jest pęknięcie w lodzie. Mówię wam, jak byłem mały, to tak się zastanawiałem nad tym, jak to pęknięcie rozbić,
że po prostu to naprawdę nie, no, myślałem, że trzeba po prostu tam trzeba po prostu tam zawsze znaleźć tam, żeby, kurczę, inaczej, że tam trzeba skoczyć i dopiero potem to rozwalić, ale nigdy mi się to za bardzo nie udawało i dopiero niedawno odkryłem, że można to sobie zrobić w ten sposób. O właśnie. O, okej. Okay. Jest tutaj trochę diamentów, ale w sumie nic więcej. No, żadnego jaja, chociaż mi się bardzo przydało. Bo naprawdę... Spark, co ty robisz? Czemu nie wziąłeś tego? Nikczelniku jeden. Okej, okay, gdzie teraz? Tam jest Zoe, więc tam byliśmy. O, myślałem, że padnie. Ten. Już? Ja wyczyłeś, tak? O, skrzynka z dynamitem. Jakby to teraz zrobić? Aha! Normalnie. Kurde, no nie trafiłem. Tu skrzynki. Oś to ty właśnie. Znaczy ten. Jak ci tam. Dobra. Jak ty teraz się do tego wziąć? No zresztą co się będzie. Szybko. Dobra, tu gdzieś chyba coś jeszcze, no właśnie. To jest, dobra. Jak nam się ciężko manewruje. Fajna muzyczka leci tutaj. O. Gdzie jesteś? Tu będziemy taką fajną rakietkę, że kiedy ją po prostu podwajmy, to ona po prostu wyleci w sobie i trafi w to, co mamy zaczone, żeby trafić. I oczywiście ten tor lotu jest cały czas taki sam, nigdy nie jest on losowy. W sensie, że dla każdej tej rakietki jest po prostu wyznaczony dany tor i... No i po prostu one się tego będą trzymać. Okej, to mamy trzy rzeczy do rozwalenia. Tu jedna, tu druga, i tu chyba trzecia. No. Tam jest skrzynia, rozwala tą skrzynię, stary, no dziękuję ci bardzo. Tu gdzieś była jeszcze jedna skrzynia, nie czymś się tylko... A nie, przynajmniej była rozwala, no okej. Dobra. Teraz jak tam się dostać? Chyba normalnie. No. Okej. Czyli to już było wszystko tutaj. I lecimy dalej. Co mamy tutaj? O, skrzynkę. Ciekawe, czy można wejść do tej skrzynki? Można! O nie! Co? Jasne! Pewnie! Chodź! Taki. W życiu! To było nie w porządku bez gracza. Dobra. Headbash! I kolejny z gościu z kilofem. Ale teraz go trafię. Ja mówię wam, że teraz go trafię tym dynamitem. Jasne, już bym chciał. No pewnie, tak. Psst. Kiedy w ogóle jeszcze... Czemu? Dobra. Widzisz mnie, stary? To dlaczego do mnie tu nie idziesz? Co to w ogóle za zwierzę? Nie, nawet nie jest... Wygląda raczej jakiś bóbr. Dobra, nie wiem co to jest. Nie dasz. Czy uda się rozwalić? Czy to znaczy, co pod nim jest? Nie. Przecież tego by się nie da rozwalić. Przepraszam, że tak pociągam głosem. Jest taki kataryk. Haha. Nie była tak zaskoczenia, co? O, zauważyliście? Się zapomniałem o tym powiedzieć, że trupy tych... Znaczy, to po prostu wszystkie trupy nie mogą niszczyć, także to, co jest do zniszczenia. Na przykład właśnie te bazoniki z tymi... z diamentami. Co? Czy ja dobrze widzę? Nie. Ja się chyba... Nie. Dlaczego? No zabij go! To naprawdę musi być wszędzie! Tam gdzie... O rany, co za... Zdzięstwo! Only box! Dobra, już mi przeszło. Headbutt!
No już myślałem, że jakiś diament pójdzie w dół. Znaczy sobie, sobie się spadnie. Dobra, teraz jak? Ciekawe, czy doskoczę. Doskoczę chyba. Nie, tam nie chcesz, tam nie, tam chcesz, dokładnie. Dobra, stary. Zwolę się nie. Dobra, zbierzmy to, co tu jest i chodźmy do tego żydowskiego pazerniego. Dobra, chód sam, wiesz. Step right up, Spyro. Behind this door is the single greatest show on earth. That's right, ice dancing. Season tickets are available, but you'll have to act fast. O Jezus Maria, 500 tych diamentów za jakiś... Dobra, dostałem tylko pieniądze. I always knew you were a cultured sort of dragon. Well, step right in. The show's about to start. Serio? Czy jest jakiś portal? Tak jest. O rany. I już chyba wiem, co tu będzie. Już chyba wiem. Tak, ja wiem, co to jest. O Jezus, to jest najgorsze chyba zadanie w całej tej grze. O matko. Dobra. Jak już będzie. Tonight is my big ice dance performance, and these hacky players are ruining it. Every time I start my routine, they come in and smack me with their sticks. Oh, I sure wish I had a partner. Some courageous and strong and handsome and purple who breathes fire. Nie, co ona nie mówi o nas. Nie. These mean rhinic khaki players keep hogging the ice and all I wanna do is dance. Okej, niech ci będzie. Czyli musimy obronić tą pancerkę przed tymi gościami, o właśnie. O rady, i to jest tak ciężkie zadanie, że sobie nawet nie wyobrażacie. Przynajmniej takie zapamiętałem. Może tylko tak, wiecie, będzie po jednym, potem po dwa, potem po trzy i chyba nawet potem po... O Jezus Maria! Najgorsze jest właśnie to, że musimy jeździć, o matko, po lodzie. Nie, to już jest koniec, ja wam mówię, że to już jest pozamiatane, już myślałem. Udało się. No, coś jeszcze? O Jezus Maria! Szlak! Okay, it didn't hurt as much as it looked. Let's try again. No. Thanks, let's go. Już ci będzie. No i wszystko od nowa, co? Och, tylko zdanie nienawidzę. Jest tak trudne, że po prostu... Gin. Coś jeszcze? No. Tyle taki cwany. Ho, 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 ho. Przyjdzie, czy co? O! Nie! O Jezusie! Co za fart! Nie, zostawiam ty! Brutalu jeden, ty! Boże, jakie to zadanie stresujące, to sami nie wyobrażacie. Nie! Bo on mi stąd... Żale jedne... O! W ostatniej chwili. Jezus Maria! Udało się! Udało się! We did it! That was my best performance ever! I guess one of the judges didn't like it though. He threw this egg at me instead of a rose. Why don't you have it? To mi coś przypomina, ale już nie będę taki wredny. Cześć, okularnik. Coś jeszcze? Maybe you can be my ice dancing partner in the next Olympics. Nie, dziękuję. Dobra, musimy lecieć dalej. No co? Mamy ten. Lód do rozwalenia, właśnie, no. O, tu już koniec chyba nawet. Już długo tutaj posiedzimy niestety. A może jednak, o ile sobie wspominam, tutaj jest coś bardzo fajnego. Mi się tylko wydaje. Tak jest, to dokładnie tutaj. Portal, w którym jest, są, znaczy się dwóch... O Jezus Maria! Nie,
Nie pytajcie, co to... Nie, ja nie wiem, co to było, ale nie pytajcie. Okej. Okay. Portal, za którymi jest dwóch złodziei jaj. Jeden żółty, drugi czerwony. I oczywiście jest tak, że żółtego... I słabiej jest ten doskmieć, a czerwonego... O, coś się przed nim rozwaliłem. Czerwonego trudniej. Dobra, gonimy. Dziadów. Chodź tutaj, gnoju jeden. O, o. A masz z ognia. Uf, prawie mi się udało rozbić jajo. Cześć Betty. Która wygląda w zasadzie jak pasta, ale to nie szczegół taki tylko. O, teraz ten czerwony, który bardzo lubi mylić, z tego co pamiętam. Chodź tutaj. Tak cię... Co on taki szybki w ogóle? To jest jakieś oszustwo, jeszcze przestańcie. Chodź tutaj, gnoju jeden, chodź tutaj, bo ci mówię i tak cię złapię. Nie ma sensu, żebyś uciekał. Tak ucieka. No rany, gdzie? Myślałem, że nie zmieni. Jezu, przez tego się nie da dogonić. Chodź, nie, dobra, zdenerwowałem się. Mówię? Gość mówimy i strasznie. Jezus, chodź tutaj. Prawie. No weźcie, przestańcie, przecież to jest niemożliwe. Jest! Dało się. No. Ten. Co miałem powiedzieć? Aha. Że tu gdzieś była skrzynia. Właśnie, nie, zacznie. Ściana, którą jest to właśnie skrzynia. I tutaj możemy zdobyć jednego skill pointa. Tylko jak się go zdobyło, może to trzeba mamy to skinić, ponieważ chodzi o to, że tam gdzie stała na początku ten czerwony, na takiej właśnie ona to nie kolumnie, jeżeli tam właśnie się ten. Jeżeli się tam doskoczymy, to wtedy dostajemy właśnie skill point. Tylko jak można by było chyba jakoś tak, nie? Dużo mówię. No. A, nie było tak trudno w stanie, myślałem, że będzie ciężko. Dobra, spadamy stąd, troszkę to nic nie będzie. Ona szybciej poszło niż myślałem w sumie. Dobra. Jeżeli chodzi o Ice Peak, to by było już na tyle. Jeżeli chodzi o wyzwanie, jeszcze tylko te ostatnie jajka, zaczynane dwa z tego co pamiętam były. Dobra. O, Fabi, chodź ty tu! Ale... O, ty złodzieju z zielonym. No co jest, tamtego trafiłem, a tego nie mogę, no to za głupota. Dobra. I teraz... Gdzie to nas zawiedzie? Miejsce, którego nie znam. Aha, okej. Okay. Już wiem. Teraz tam są jakieś skrzynki i tam chyba będzie jakieś te... jajo. Dobrze mówię, czy niezbyt? No, weź że sztraf, Spyro, nie rób sobie takiej ofiary. Życie, góra. Ale, że w pieniądze Sparks? Bo tam jest jakieś jajo. Czy to już ostatnie jajo, czy mi się tylko wydaje? O, ten dźwięk, który mi coś pamiętnego wspomina z tego Spyro dwójki. O nie! Trzeba się teraz złapać cał. O rany. Kto się dostać? Można. Aha, już chyba nawet wiem. Już chyba wiem, ale tego. A ja jestem głupi! Znaczy nie, chyba wiem jak się tam zjeść, ale trzeba teraz zostać chyba całą drogę się. O nie! Mam nadzieję, że to nie jest aż tak daleko jak mi się wydaje. Że jest. A jeżeli się mylę, to jestem debilem. Dobra, dobra, dobra. Jak... Gdzie to tam się teraz szło? Nie, 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 tą gondolę. Chyba jakoś... tędy? Dobra. Tu jest teraz właśnie ten drugi wicher i... Właśnie z tego wichru musimy się tam dostać. Bo kojarzę, nie, już nie jestem pewien za bardzo. Spróbujmy. Wasze się!
Jezus Maria! Wiecie co? Cięcie. Okej, jak teraz się nie uda... Dawaj, dawaj, spadaj, dawaj, dawaj! Udało się. O, tam jest gościu. Jeszcze nacuję na całą animację. Gin. Dobra, jest. Co tu jest? Czy jest coś fajnego? A, aha! Czyli tędy można było, nie? Ja rozkminiałem jakieś głupoty w ogóle, weźcie, przestańcie. Dobra, jeszcze raz cięcie. No dobra. Czyli to już chyba byłoby na tyle. I put up ice blocks this morning so Bob wouldn't beat me to the ice fishing hole. If you want to try out the hole, you can borrow this fishing lure I've been using. Pieszki, pieszki. A, w ten sposób. Chat. Akurat na sytuacji, co? By the way, feel free to use our gondola whenever you want. Spoko, stary. Ja mam wszystkie jaja, chwileczkę. Coś tu jest nie tak. Są nam... O, jest dużo. Dobra, nie, nie, nie. Możemy się już w sumie wracać do tego. Do południowych ogrodów. O, kascenka. Hunter's Tassel. Nie wiem, co znaczy Tassel. Matka, jaka chora muzyczka. Dokładnie. O nie! Szatański królik! We should help her. You're kidding, right? She nearly toasted you. Yeah, but she was aiming at you. To była cięta riposta. No i co ty robisz? Po co? Po co? Jak to komisja wygląda w ogóle? Wypluj ją! No jeden. Matrix. Siema. O nie! On chce zmiażdżyć Huntera! Spyro, weź! Zygę, Hunter uratował dzień. No problem. It's a good thing for you Hunter was around. I can look after myself. Oh, well, sure you can. Would you like me to show you? Spark, coś dla ciebie. Out of magic, huh? How about I give you a jump start? Ha, I'll deal with you later. Hey, why'd you have to scare her off? To co ona zrobiła było tak żałosne, że aż smutne, naprawdę. O, rany. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. W tym odcinku zagrajmy Spyro 3 Year of the Dragon i widzimy się w kolejnym, którym prawdopodobnie zwiedzimy zaczarowane wieże, które znajdują się, o, właśnie tam. Tylko czasu trzymajcie się, na razie!